Siemanko, tutaj Pablo i przychodzę do Was z Daily Update'em, co na Bitcoinie, na krypto, na Forexie i na rynkach tradycyjnych. Także przychodzę bez tej opowiadania dłuższego. Jeśli ktoś jest zainteresowany oczywiście dołączeniem do grupy, link w opisie i dziękuję wszystkim za dołączanie. Jest już ponad 505 osób, także bardzo fajnie i cieszę się z tego, że ta grupa tak się rozrasta i rośniemy w siłę. Dobra, co na Bitcoinie? Na Bitcoinie to, co zapowiadałem w zasadzie i to, na co oczekiwałem. Czyli jeśli cofniecie sobie update'y wstecz, tam 2-3, to mówię tam cały czas, co w drugim update'cie mówię o korekcie do 20 tysięcy na Bitcoinie. Więc nie dziwna jest moja pozycja short w tym momencie. Dla mnie osoba długoterminowo sprzedająca tu rynek wyrzucała swoje tu zlecenia. Jeśli ona dalej jest w rynku, to będzie mi ten rynek bronić przed tym, żeby dalej spadał. I widzę na mniejszym interwale, że trwa zbieranie zleceń i spodziewam się korekty po prostu. Spodziewam się po prostu spadku do 19400 lub 19200. Będę tą pozycję aktualizował, jeśli coś się będzie w niej zmieniać. Stop loss macie, take profit macie, tak sobie to zapowiadam i tyle. Wszystko wedle zarządzania kapitałem, więc mnie te stop lossy nie bolą, że się mylę, bo handluję na rynku, nie tylko Bitcoina i nie patrzę tylko na Bitcoina, bo niektórzy to widzą, że Bitcoin urósł, to już innych rynków nie ma, bo ominął trade na Bitcoinie, to jest koniec. No nie jest koniec, macie rynki tradycyjne, macie rynki Forex, tam o wiele ciekawiej się handluje niż na tym krypto. Nie bez powodu handluję na krypto, tylko Ethera i Bitcoina, bo nic innego tak naprawdę nie ma dla mnie sensu do handlowania. No chyba, że ktoś chce się bawić w altcoiny, ja się w alty nie bawię, nie chce mi się, mam inne rynki, na których jest stale fajna jazda, 14.30 o i se jadą. I wiem, o której godzinie, nie muszę siedzieć 7 dni w tygodniu. Także takie moje podejście, jeśli chodzi o handel. Co? Na Bitcoinie taka pozycja, w zasadzie nie ma co tu więcej gadać. Ether. To samo, shorty, strefa długoterminowa, o której mówiłem. Też możecie cofnąć update. I dokąd take profit? Take profit przynajmniej 1425 z tego miejsca. Stop loss 1640, 1680. To już zależy, jakie sobie tutaj dobierzecie RR i zarządzanie kapitałem do tego, także to już wedle Waszej opinii. Dla mnie 1680 SL, jeśli o to chodzi. I Ether też dla mnie do dołu. Nic się tutaj nie zmienia. DXY dalej w strefie na buy. Czekamy na strefy short. Nie zostały żadne zaliczone, ani pomarańczowa, ani szara. Także nie ma o czym mówić. Spodziewam się korekty do 104. Czy to znaczy, że rozgrywam longa? Nie. Czekam na po prostu 104. Ropa. Ropa, na którą czekaliśmy. Niestety ropa odjechała nam z jednym tradem. Tutaj miałem alert na ropa longi. Zabrakło bardzo mało. Minimalna ilość do otwarcia longa. I co? I poszła niestety beze mnie. Co teraz robimy? Czekamy na ropie. Prawdopodobnie wybicie szczytu i po wybiciu szczytu chcielibyśmy zobaczyć korektę. Na ten moment tak się zapatruję i tak widzę ropę. I taki pomysł mam w zasadzie na nią. Jeśli wybiją mi ten szczyt, to dopiero będę rozważał jakieś shorty. Na ten moment nie widzę tutaj przesłanek na to, żeby to shortować. Struktura jest utrzymana, wzrostowa, więc nie ma dla mnie przesłanek na to, żebym balił tutaj bez sensu shorta. I tyle. Także czekam. Tutaj czekam. Bardzo dużo działo się na Forex ostatnio. Bardzo dużo fajnych tradeów. USD/JPY tutaj nam dochodzi do naszej strefy short. Byliśmy rozstawieni wyżej przy 132 na shorty, ale nie ominęły nas longi w strukturze wewnętrznej, także pokażę Wam sukcesy. I tak sobie lecieliśmy tutaj na USD/JPY. Także tutaj macie potwierdzenie, możecie sobie wejść i poczytać, bo trzeba udowadniać jednak w tradingu. Także pokazuję, jak to wygląda. Także na USD/JPY ominięty tradzik, no o 4 rano ciężko było to jakokolwiek złapać, chyba że ktoś ustawił limit na początku strefy. Tutaj spodziewałem się 132, nie doszli, ale intraday sobie bardzo fajnie idzie rozgrywać, także no nie ma tutaj problemów, jeśli o to chodzi. Za to, zamiast tego, że nie złapaliśmy USD/JPY, w pozycji już siedzi funcik do jena. Zabezpieczony, no co będę Wam opowiadał, macie SL, macie TP, tyle. Nie będę tutaj więcej nic się rozrabniał. USDPLN też zapowiadany, strefa short, poszedł shortik, nawet dwa shortiki można było złapać, także elegancko. I w zasadzie tyle, jeśli o to chodzi. Czy co my coś jeszcze mieliśmy? Euro JPY nam nie doszło do strefy, więc bez pozycji na euro do jena i tyle. Złoto, bo też to może kogoś interesować. Na złocie co obstawiam? Korekta trendowa do strefy i up. Dalszy. Tak to dla mnie wygląda. Korekta i dalej w górę, bez tutaj jakiegoś większego rozmysłu. Szybkie, proste trady, bez kombinacji. USDCHF, wejście do długoterminowej strefy, o której też opowiadałem, zaliczenie i od razu dzida do dołu podołek, także nic nowego, jeśli o to chodzi. GPP USD,
Tutaj ja jestem bez pozycji, grupowicze sobie to handlują. Ja jakoś nie lubię tej pary rozgrywać, także sobie ją odpuszczą na ten moment. U mnie głównie USD Franek, USD JPY i jakieś tutaj z tych moich egzotyków, które mam wybrane. I co? W zasadzie tyle, jeśli chodzi o update. Nie ma co tu dłużej przedłużać. 5 minut myślę, że wystarczająco. Podsumowując, w pozycji funt do jena, Bitcoin, Ether i będę się czaił intraday na tego franka. Pod tym dołkiem zebranie zleceń na jakimś mniejszym interwale pod jakieś małe odreagowanie. Tutaj będę chciał to rozegrać typowo intraday, także to będę wrzucał na grupę, no bo nie ma sensu tego Wam dawać na YouTubie. Zanim to wstawię, to prawdopodobnie będzie już take profit albo stop loss, także jest to po prostu bez sensu takie pozycje Wam stawiać. Stawiam Wam takie na dłuższy termin, żebyście mogli to sobie jakoś bardziej zweryfikować. No i czekam na robce, co mi tutaj zrobią po wybiciu tego szczytu. Także co, mówi dla Was Pablo. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do grupy. I co? Miłego dnia Wam życzę. Pozdro.